18 maja przypada setna rocznica urodzin papieża Jana Pawła II. Jest wciąż obecny w naszych wspomnieniach. Pamiętamy jego charyzmę, niezłomność, głęboką duchowość i dążenie do jak najczęstszych spotkań ze zwyczajnymi ludźmi. Stawiał przed nami wysokie wymagania, przypominał o pokorze, szacunku dla drugiego człowieka, potrzebie kontaktu, wzajemnej życzliwości. Potrafił mówić o tym w sposób prosty, bez tworzenia barier między sobą a ludźmi. Przypominał nam, że po upadku możemy się podnieść. Jego słowa dla wielu pozostają drogowskazem. Krakowski fotograf Adam Bujak, przez ponad 40 lat dokumentujący posługę Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, nazywał go po prostu ojcem. Towarzysząc mu, dyskretnie rejestrował chwile religijnego skupienia. Ukazywał papieża pogrążonego w cichej refleksji. Stworzone przez Bujaka kadry pokazują też Jana Pawła II otoczonego przez ludzi, przyciąganych przez jego siłę i wewnętrzny spokój, którym potrafił obdarzać wszystkich tego potrzebujących. Dla Adama Bujaka aparat fotograficzny zawsze pozostawał narzędziem umożliwiającym zapis przeżyć duchowych. Impulsem do naciśnięcia migawki była zaś potrzeba uwiecznienia chwili chwytającej twórcę za serce. Wystawę jego fotografii prezentujących związki papieża z Krakowem, zorganizowaną przez Muzeum Narodowe z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II, będzie można zobaczyć wkrótce w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich. A już teraz na stronie internetowej mnk.pl można przedpremierowo obejrzeć galerię 20 fotografii Adama Bujaka, które udostępniamy Państwu jeszcze przed otwarciem wystawy.